Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy dalej. Mogłabym w Latarni Morskiej wziąć zadanie od Jory, bo on powinien dla nas mieć takowego jakiegoś tam questa, ale nie mam zamiaru na razie od niego tego zabierać, ponieważ to jest quest, który wiąże się bardzo solidnie z Gildią Złodziei, a na razie i tak Gildię Złodziei mamy zablokowaną. Mamy proroctwo od Abuina. Abuin mógłby przepowiedzieć mi przyszłość za trochę złota. Zobaczył tunel, o którym mówią, że zawiera dużo rudy. Również grobowiec strzeżony przez martwych paladynów. Wydaje się, że te dwa miejsca są bardzo istotne. Widział krainę, która jest pełna piasku. Mógł mieć na myśli Warant. Ale kim są ludzie, którzy walczą o swoją wolność i gdzie znajduje się świątynia Mrocznego Boga? Abuin nie mógł mi powiedzieć więcej, ale może następnym razem przepowie mi więcej. Banita, to mamy tego questa z Fellanem. Pierścień szybkości. Salandril otrzymał list od Berengara, ale nie chce mi nic powiedzieć o jego zawartości. Prawdopodobnie dlatego, że chce mieć pierścień dla siebie. W końcu dowiedziałem się, że trzymał ten list w swoim domu. Mam nadzieję, że będę w stanie zdobyć klucz Salandrila. Wiecie co? To pójdziemy jednak w inne miejsce. Spróbujemy obejść tak, żeby nam się nie stała żadna krzywda, bo powinno nam się to udać. Do starej piramidy. I tą ścieżką, która tutaj była na górze. Tam jest część przeciwników, która jest groźna dla nas. Przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy, możemy to stestować, ale wydaje mi się, że będzie masakra. Natomiast myślę, że warto tutaj zacząć, bo tutaj chyba widzieliśmy ogniste jaszczurki, prawda? Zresztą możemy tam iść dalej, w tamtą stronę. Niekoniecznie tam. Czy tutaj na przykład, bo ten teren akurat jest naprawdę rozległy. Tutaj było widać akurat przeciwników. Sporo. Tutaj mostek, te sprawy. Tu akurat jest dość niebezpiecznie w tym miejscu. Przynajmniej, może na razie tego nie widzicie, ale jest. Dopóki nie zobaczymy ogra na horyzoncie, to możemy tutaj chodzić. Znaczy się, możemy sobie stestować, jak sobie radzę z ogrem. Ale to nie jest ten miły ogr ze Shreka, jakbyście się zastanawiali niestety. To są te niemiłe ogry z Gothica 3, dosłownie wyciągnięte ich modele. I one niestety są dosyć przegięte, te ogry. Tam już je widać. Nie, to dalej polne bestie. To mamy szczęście. Bo to znaczy, że możemy sobie jeszcze tutaj się spacernąć. Tam jest jakieś przejście. A ja mam punkty nauki, których nie wydałam. Szkoda. Dobra, na razie jest dla nas bezpiecznie, więc możemy tutaj spacerować. Są zębacze i są są też drzewce. Bardzo niedobrze. Znaczy się... Mamy ten plus, że ja mogę te drzewce bić z broni białej. Także skorzystajmy z tego. Że nic mi tu nie grozi. Jak widzicie, tutaj za dużo roślin w tym miejscu nie uświadczymy. Kurde, powiem wam, że bardzo się boję ogrów. One mi dużo napsuły krwi wcześniej. Praktycznie nie byłam w stanie się z nimi normalnie mierzyć. Także uważajmy najlepiej na to, co robimy. Na razie nie widzę, chyba że tam jest. Nie, to jest drzewiec.
Pozwólcie, że nie będę już zmieniała na te drzewce broni, bo to jest bardzo bez sensu. W takim wypadku, kiedy ja im zadaję bardzo ładne obrażenia. Z tego, no. Ze zwykłej jakby broni. Kurde, ja już się zgubiłam, wiecie? Niedobrze. Tutaj żeśmy szli. Tutaj żeśmy zabili te potworki. Tam był ślepy zaułek. I tu można przejść teraz dwoma stronami. Tutaj wlazłam. Jest drzewiec. I coś tam jeszcze stoi dalej. No chyba widzicie, że nie ma sensu bić się z nimi. Co to jest? Pełzacz kopalniany. No nie wiem, czy dobrze robię. Zobaczymy. Jak będą gdzieś ogry, to one mnie powstrzymają i nie przepuszczą mnie dalej po prostu. Na razie ogrów brak, więc korzystajmy z tego. Do kopalni zaraz wejdę, tylko najpierw jeszcze tutaj jest biedna polna bestia. Więcej polnych bestii? No dobrze, no. Wygląda, że teren jest w miarę bezpieczny. Dobra, ja się oczywiście pełzaczy nie boję. Bo one mi dużej krzywdy nie robią, przynajmniej te, bo... Jest tutaj parę gorszych pełzaczy niż nam się wydaje. Jeżeli nic nie widzicie, to nie martwcie się, ja też nic nie widzę. Widzę tylko, że był wojownik i go bardzo szybko zmiotłam z planszy. Okej, nawet nie muszę szukać dalszej drogi, bo mi pozacze wskazują. Tu jest posąg dziwny. Tu jest złoto. Jezu, nie, naprawdę, bo ja nic nie widzę. Ja nie chcę wiedzieć, co wy tu widzicie, pewnie tym bardziej nic. Ale tu nic nie ma, to była taka tylko kopalnia. Czy wy widzicie, co zrobiłam? Aż mi pochodnia utknęła w gardle. Okej. Nie jestem pewna do końca, gdzie ja dzisiaj dotrę. Bo jak na razie to jest bardzo ciekawie z tymi terenami. Nie widzę dużego zagrożenia. I to mnie tym bardziej zastanawia. Okej, jest jakaś jaskinia też. I kolejny poziom. I gobliny. Jeden tańczy wokoło, nie wie jak tutaj wejść. Dzika słyszę pewnie nad moją głową. O, jak widzicie, tam jest bardzo fajna budowla. Dostaniemy się tam dzisiaj. Dobranoc. Coś tutaj było ciekawego? Nie. No dobra, czyli tutaj nic nie znajdę. Znaczy w sumie... Tu się da wejść wyżej. Właśnie to jest ścieżka, która powinna mnie w sumie zainteresować. Tak naprawdę w pewnym stopniu. Witam serdecznie.
Chociaż ja uważam, że nawet za wcześnie tu jestem, ale... Może mi się tylko wydaje. Bardzo fajne miejsce, spotkamy też tutaj znaną postać. Także warto tędy się przejść. Też jak dostaniemy tutaj teleport, to będzie jeszcze lepiej. Dobra, standardowy mostek. Co się może stać? Jeżeli się nie spieprzymy na dół, to będzie miło. Nie wiem nawet, czy mam jakiś szczaw królewski. Chyba nie mam już na razie. Ale może mi się tylko wydaje... Tam na dole byłam? Byłam, bo to jest to przejście dołem. Tak, bo tam są te piramidy chyba. Tak jest, dobra. Czyli nawet wiem, gdzie jestem. To bardzo miłe. Wiedzieć. Spójrzcie na to miejsce, jest piękne, prawda? Ach, wiem. Jest bardzo urokliwe. Bardzo urokliwe. No, a ostatnio słuchaliśmy przepowiedni w sumie o prawie tym miejscu. Prawie. To dobre słowo. Ale nie powiem, robi wrażenie. O, pięknie, bardzo ładnie. Smoczy korzeń. Tam są jaszczurki na dole, będzie tam też warto zejść, ale tam pójdziemy sobie kiedy indziej i od innej strony. Na razie wejdźmy tu. Piękne miejsce, naprawdę. Muszę przyznać, że bardzo ładnie rozbudowali tereny na Korinis. Lasy, poukrywane jakieś budowle. Gdyby nam się udało znaleźć tutaj teleport do tego miejsca, to by było idealnie. No i to jest właśnie takie pnącze, po którym akurat da się wejść. Szkoda, że jedyne. Troszkę tutaj ciemno, ale chyba przez chwilę sobie damy radę bez światła. Możemy wejść na górę, możemy iść tutaj. Nie, zaraz, bo ja tędy wlazłam, tak? Czyli musimy i tak iść na górę. Mamy rzeczy. Sporo czystych kartek, stół pisarski. Możemy iść na wprost, a możemy iść na górę. Najlogiczniej byłoby iść na wprost. Klucz do obserwatorium, zaklęcia przywołania 8. Mówi wam to coś, te zaklęcia przywołania? A no właśnie, i wiecie co, najlepiej je na bieżąco odpalać, bo one się respią w konkretnych miejscach. Oh my god. Nie zapisałam się. Nie zapisałam się. Jedna bestia mnie! No już niestety wam zrobili spoiler, bo już słuchać, kto tam krzyczał na dole. No niestety. No, jesteśmy w miejscu, gdzie jest Sejan. Tutaj jest nawet. Sejan, to naprawdę ty. Twoje oczy cię nie mylą. Nie spodziewałem się tu ciebie spotkać. I twoja szata mnie trochę zaskoczyła. Tak, to nieco inna szata. Na Etechanos miałem wszelkie powody, aby ubierać się jak alchemik. Ale tu, w Korinis, nie jest to już konieczne. Jasne. A jak tak szybko zdołałeś tu dotrzeć z Etechanosu? To bardzo proste. Teleportowałem się. W bibliotece Etechanosu znalazłem kilka ciekawych dokumentów. Wśród nich była instrukcja stworzenia runi teleportacji, która przenosiła do starego obserwatorium. No to pięknie. Na początek dość ryzykowna kradzież. Druga sprawa, pokaż towary. Pokaż mi.
Ognista pokrzywa. Zębate ziele. Roślina lecznicza. No nie ma szczawiu królewskiego. Ma czarną perłę, która kosztuje tysiaka. Ja bym chciała znaleźć czarną perłę, a nie ją kupić. Ucz mnie, nauka magii. Chcę stworzyć swoje magiczne... Chcę zwiększyć zdolności magiczne. Może po kolei. Co tutaj robisz? Chyba nie jesteś tu tylko dlatego, że postanowiłeś wypróbować runę teleportacji. Oczywiście, że nie. Można się tego domyśleć. Ponieważ też tu jesteś, to sądzę, że z tego samego powodu co ja. Ardas. Tak, Ardas. W jednym z manuskryptów znalazłem wzmiankę o tym, że dwa jego dzienniki są tu gdzieś ukryte. Intuicja mi podpowiada, że w jednym z nich wskazane są motywy, z powodu których zdradził nas i zwrócił się do Beliara. Zwłaszcza teraz, kiedy światu grozi wielkie niebezpieczeństwo, muszę wiedzieć, czy Ardas jest temu wszystkiemu winny. O jakim niebezpieczeństwie mówisz? O orkach. Już wiem, że Khorinis zostało przez nich przejęte. Jak również o tym, że Engard został całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Nie mówię tu o orkach. Istnieje znacznie poważniejsze zagrożenie, którego zawisło nad nami. Ale o tym opowiem ci wtedy, gdy przyniesiesz mi pozostałe dzienniki. Czy wiesz, gdzie mogą być te księgi? Dokładnie nie wiem gdzie, ale znalazłem w bibliotece pewne wskazówki. O ile dobrze zrozumiałem, pozostałe księgi mogą być ukryte w jego wieży nieopodal miasta. A także tutaj w obserwatorium lub w klasztorze. Ale gdzie dokładnie, nie potrafię tego wskazać. Więc najpierw zajrzyj do biblioteki w obserwatorium. Być może coś tam znajdziesz. Innych pomysłów na razie nie mam. Chwila. Widziałem w obserwatorium jakieś księgi zaklęć. Co mam robić? Musisz odszukać wszystkie tomy i przynieść je do mnie. Nie mogą wpaść w niepowołane ręce. Kiedy je wszystkie odnajdziesz i przeczytasz, jestem ciekaw, czego się z nich dowiesz. No dobra, czyli mamy klasyk. Zniszczenie ożywieńca, mamy jakiś pulpit. Przydałaby się teleportacja tutaj, nie? Tak na 1000%. Także zobaczymy. Mikstury to nam na razie niepotrzebne. Ale te rzeczy mamy. Teleport do obserwatorium. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką tutaj można znaleźć. Szósty krąg. Niech będzie. Rzeczy. Tutaj też da się zejść niżej gdzieś. Nie wiem, czy jest sens na razie się tym zajmować w sumie, bo planowałam zrobić coś kompletnie innego niż babrać się z Sejanem w tym miejscu. W sumie. Ale w sumie, jak już tu jesteśmy w tym obserwatorium, to może wypadałoby je zbadać całe. Szczególnie, że chyba ten teren nie jest jakiś obszernie duży. Rozumiem. Dobra, wiedza magiczna. Tutaj jest jakaś księga. Przywołania 14. Dobra, odpalmy. Nie potrafię tego przeczytać. Okej, demon się gdzieś zrespił. Podejrzewam, że tam na górze w wieży. Bo tak to słychać. Dobra, na górę trzeba wejść trochę inaczej. Konkretniej tędy przez Sejana. Aha, on się na dole zrespił. Już idzie mi wpierdzielić. Serio, demona na dwa strzały? Ale bieda. Dobra, zaraz, bo tutaj... Tam jest jakiś klucz. Tam można też wejść na górę. No może najpierw jednak tutaj na dole zrobimy rekonesans. Może u Sejana znajdziemy czarną perłę gdzieś. Klucz do drzwi. Pewnie tych. Na pewno tych. To za chwilę. Podejrzewam, że stary może mieć gdzieś tutaj czarną perłę. Przywołania 12. Zaraz użyjemy. Rozumiem.
Dobra. F5, bo to jest ważne zawsze. Nie potrafię tego przeczytać. Jedna bestia mniej! Nie ma czego plądrować. Dobra, był szkielet mag. Sprawdzajmy kolejne miejsca. Trochę jedzenia. O, szczew królewski. Bardzo miło. Mam jeden smoczy korzeń, więc będzie można to wykorzystać, myślę. Tutaj nic nie ma. Pióro do pisania. I tutaj mamy chyba dwie te książki. Przywołania 11 i Księga Mędrców. Zaraz to wykorzystamy sobie. Czytaj. Rozumiem. Od razu tą Księgę Mędrców, co znalazłam. Podręcznik o magii. Rozumiem. I księgę. Rozumiem. 3 punkty nauki, no to fajnie będzie. Przywołania 11. Mamy powtórkę z rozrywki, no nie? Nie potrafię tego przeczytać. Oh my god. Łanie! Tylko nie to. Ogniste golemy są najgorsze, wam powiem. Są okropne. Nie wiem, czy to głupie, żeby się... Aha, bo ja też mało miałam życia. Może taki większy i taki. Jeszcze raz dycha. I księga. No kurde, się wystraszyła. Nie, trzeba się zrespić dalej od niego jednak chyba. Akurat te ogniste golemy, one mają coś takiego dziwnego w sobie. Halo? Bardzo mi się nie podoba, co on robi. Mogę w niego trafić? Proszę. Dobra. Te ogniste są jakieś takie naprawdę głupie. Dobra, możemy zejść na dół, tak? Możemy, mam kluczyk. Więc zejdźmy na dół. Tylko najpierw się trzeba wyleczyć. Bo się dałam tak sobie obić twarz, że naprawdę. Dobra. F10. Trzeba też wziąć pochodnie ze sobą, bo nic tam nie widać. Jak widać zresztą, na pierwszy rzut oka. Pochodnie. Gdzie mam jakieś pochodnie? Tu była jakaś pochodnia. Ach, te piwnice, nie? Bardzo ciemno. Rozumiem. To co, najpierw lewo czy prawo? Tu jest coś, te przyciski są zawsze takie dziwne. Dobra, na razie nic tu się nie dzieje. O cholera jasna, gdzie mnie wytentegowało? Tu jeszcze w dwie strony można iść. O cholera jasna. O kurde, dobra. A co się stanie, jak pójdę w drugą stronę? Aha, ślepy. No dobra. Już się kuźwa boję. Czy to jest jakiś grobowiec? Co ten gościu...
Okej, no w sumie to nie jest Sejana, tylko Ksardupy, więc brzmi logicznie, że tu się dzieją pewnie jakieś cuda. Czytaj. Rozumiem. Tam jakbym zostawił jakoś przeciwnika. Aha, tu było wejście. W tym lesie. Ja nawet tej kraty nie zauważyłam, czyli tutaj nic nie ma. Ot, taki skrót. Tam pewnie mi tego zębacza pokazuje. Tak jest. Okej, dobra, zaczynam się trochę stresować tym. Wracajmy więc na górę. Dziwne miejsce, strasznie niepokojące. Przynajmniej wiem, że to, co mi tam zaznacza, to jest po prostu tamten zębacz. Dobra, wywalamy to. Aha, no tak, mamy teraz uczucie, że mam pochodnie. Tutaj nie byliśmy. Dobra, te drzwi też mogę otworzyć. Zamknięty kufer. Duża kula ognia, nie pamięć zniszczenia. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. O kurde. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Yo. Czy ja znalazłam to, co znalazłam? Stara szata Ksardasa. Ja pierdzielę, jakby ktoś grał pod magię. O kurwa. Dobra, to jest chyba amulet, który będziemy zaczynali sobie nosić. Bonus do zdrowia 90 i bonus do many, kurde, 30. Otwiera kufer w wieży z teleskopem. No nie dziwię się, że ten kufer był taki trudny. Bo to, co ja tutaj znalazłam, to nie wiem, jak to nawet skomentować. Dobra, obejdziemy sobie to, zobaczymy, czy coś tu się dzieje. Jest kufer. Leczenie średnich ran. Okej. Ale coś mało tych przyzwań znalazłam. Chyba, że będzie ich więcej tu na górze. Nie wiem. Kuferek zamknięty, klucz do drzwi. Zaklęcia przyzwania 15 i eliksir. Dobra. Nie potrafię tego przeczytać. Okej, tam się widzę, cuda zadziały. Bardzo ładny mam zasięg, więc te szkielety trochę nie mają szans ze mną. Dobra, demon może najpierw, nie? Halo, szkielet. Serio? A może miało być ich tylko 15? Jak myślicie? W sumie jest to jakoś tam możliwe pewnie. O kurczę, mamy coś tu.
Okej, dostałam wpis do dziennika, obserwatorium. Klucz do obserwatorium. Tutaj możemy to nastawić, widzę, żeby zobaczyć coś innego. Spojrzałem przez teleskop, ale oprócz przepięknego gwiaździstego nieba niczego nie zobaczyłem. Tu jest potrzebny specjalista od astronomii. Dobra, pytanie, ile tych księg ma być? Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście mamy. Pytanie, czy to są wszystkie, czy nie. Ale obserwatorium, no na razie nic tutaj nie zrobię. Jeszcze możemy spróbować sobie daszkiem przejść dalej, bo pamiętam, że tutaj tak robiłam wcześniej. Tamten daszek może niekoniecznie. Ale na ten tutaj można wejść. Bo nie wiem, czy tu byłam, czy nie. Aha, byłam tutaj, bo mamy odczytany pulpit. Czyli co, myślicie, że było tylko 15 5 książek? Spróbujmy iść do Sejana i zobaczymy, co on powie. Hej, ty. Co do tych magicznych ksiąg? Tak. Znalazłeś je wszystkie i przeczytałeś. Tak. Jaka tam sytuacja? Przy otwieraniu ksiąg znów pojawiły się różne stworzenia i usiłowały mnie zabić. Jakie stworzenia? Ognisty golem, szkielet mag, ork ożywieniec, demon i armia ciemności. Dobrze. Daj mi te księgi. Zbadam je trochę później. Ponieważ twoje zadanie nie należało do łatwych, dam ci 100 sztuk złota. Okej, widzę, że nie możemy nic powiedzieć odnośnie tego obserwatorium na razie. I nie dziwi mnie to, bo to jest chyba połączone z tym zadaniem z magami wody. W wieży nieopodal miasta. Jest jedno miejsce, gdzie jeszcze nie byliśmy i warto by było zejść tam. Tylko... jak ja się tepnę do obserwatorium, to gdzie mnie przeniesie? Okej, na zewnątrz. Dobra, czyli zawsze będziemy musieli wchodzić tym oknem. Bo tu się da zejść na dół. Nawet i w dwa miejsca, tam chyba byłam. Nie. Tutaj na razie nie idziemy, bo tam nas później gra zaprowadzi konkretniej. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co, ja klucza nie mam tu? A może to jednak powinnam sobie zejść? Chyba tak, bo tutaj są jakby takie dwie ścieżki. I jedna nam się przyda, żeby znaleźć dziennik. Chodź. Mamy 24 punkty nauki tak w ogóle, więc wypadałoby to też coś wydać. Czy tędy się schodziło, czy drugą stroną? Nie pamiętam. Kurde, no. Teraz trzeba to sprawdzić. Czy to było tu, czy to było tam? O nie, to te paskudy. Też czas kuszy. Okej, to nie to miejsce. Pamiętacie naszą przepowiednię od Abuina? No to jest właśnie to miejsce. Ja tutaj wchodzić nie będę, ale możemy sobie wilki wykończyć na dole. No jak widzicie, terenów nowych na Korinis jest bardzo dużo. Zdradzę wam nawet, że jest przejście do Jarkandaru w jednym miejscu. Ale my tam na razie nawet nie wejdziemy.
Tu możemy sobie drzwi otworzyć, ale tam lepiej na razie nie włazić, póki nie dostaliśmy od Sejana questa. Kurde, było takie jedno zejście, żeby się dostać po ten dziennik Ksardupy. Tylko gdzie? Nie pamiętam. Ale możemy się jeszcze przejść tutaj, tą stroną. I tak, tak jak mówię, teraz musimy trochę podkoksić postać i pozbierać te potrzebne składniki. Znaczy wiadomo, można je kupić. O, to jest chyba to miejsce, gdzie chciałam się dostać. Jezu, to jest tyle tych odnóg. A najgorsze jest to, że nawet jak kupię mapę Corinis, to tych miejsc nie ma na tej mapie. Dobra, to jest chyba tutaj. Chyba tutaj chciałam właśnie wejść. Tak jest, słyszycie niostwora. Czyli jednak dobrze poszłam. Bo się przez chwilę bałam, że kompletnie się pomyliłam, ale na szczęście nie. Cieniostworze, jakby się ciebie w ogóle nie boję. Widzicie, tu jest ich bardzo dużo. One tutaj pilnują dupska Ksardasa, że tak powiem. Biliśmy się już z paroma cieniostworami naraz, więc to nie jest problem. Ja powinnam częściej bić lewo-prawo, prawda? No zdecydowanie. Dobra. No i mamy kuferek. A w kuferku mamy co? Czarna magia 6. Dziennik Ksardasa. O kurdele! I tego się nie spodziewałam akurat. Jakiegoś strażnika Ksardasa tutaj. Okej, na szczęście nie był jakiś silny. Wyszczerbiony miecz paladyna. Ale dziennik nas interesuje. Teraz to wszystko. Beliar wtajemniczył mnie w szósty krąg magii. Głupiec. Zachwycenie Beliara tym, że najwyższy mag ognia nagle stanął po stronie ciemności, zaślepiło go. Teraz zostało mi tylko wchłonąć moc jego awatara, aby powstrzymać wojnę bogów. I przez minimum 1000 lat ani Innos, ani Beliar nie będzie mógł kierować losami ludzi i zwierząt. Ale aby osłabić Innosa, muszę jeszcze zniszczyć magię run, żeby Bóg Ognia nie odniósł zwycięstwa. Ale wszystko w swoim czasie, a na razie skupię się na badaniu zaklęć szóstego kręgu, Ksardas. Tak, no czyli mamy potwierdzenie takie jak w Gothiku 3, że Ksardas chciał po prostu zakończyć wojnę bogów i dlatego wchłonął moc Beliara konkretniej, żeby go oszukać, te sprawy. Także możemy zdać raport Sejanowi teraz. I będziemy mogli ruszać dalej w drogę. Na inne tereny. Sejan? Aha, nie mogę ci tego powiedzieć, bo potrzebujemy znaleźć więcej informacji, tak? Odnalazłem ostatnią część notatek Ksardasa. Z niej wynikało jasno, że to Ksardas był tym, kto zniszczył magię run. Ale także ustaliłem, że on tylko udawał sługę Beliara, żeby go osłabić. Tak samo jak osłabił Innosa. Jego motywy nadal nie są dla mnie w pełni znane. Ale istotne wiadomo jedno. Ksardas nie był wyznawcą Beliara. Zapewne zainteresuje to Sejana. Tak, jego to zainteresuje, ale dopiero jak zdobędziemy jeszcze 2 dzienniki, które są w wieży Ksardupy, bodajże. Nie, sorry, jeden jest w wieży, a drugi jest w bibliotece magów ognia w klasztorze. To co? Która jest godzinka w grze? 16. Wypadałoby się kimnąć do następnego dnia. Do świtu. I wypadałoby może udać się... gdzie ja chciałam się udać? Aha, mamy się co nieco do nauczenia. Udajmy się na wysepkę z waranami. Bo tutaj mam wszystkich niezbędnych moich nauczycieli.
Ty użyjesz tego kowalstwa. Co masz? Czego? Masz strzały, bełty. Ma od razu też gorące ostrza. Ty uczysz siły i zręczności, aż tego nie potrzebuje. Harald uczył mnie broni. Mamy... Okej, okay, czyli musimy sobie wbić całe dwa poziomy. Dycha. I dycha. I za kolejnym razem już przeskoczymy próg punktowy. Niestety... Na razie jeszcze nie. Mamy 69, ale jak zdejmę broń, to będzie 59. Coś mogę powiedzieć? Nie. Wulwias. Receptury. Zwiększyć moc magiczną. Znaczy się życiową. W sumie. Dajmy sobie... Tyle punktów, ile mogę. Chcę zwiększyć. Szkoda, że muszę za każdym razem wychodzić, bo się to psuje. Chcę zwiększyć. Ale warto dać sobie tę resztkę punktów w życie. Chcę zwiększyć. Dobra, i zostało mi teraz już pewnie 0. Niech Inous ma ciebie w opiece. Tak, mamy 0 punktów, trochę więcej HP. Wygląda to całkiem zacnie. To co, wracamy do piramidy. Do starej piramidy. I pójdziemy sobie teraz w inne miejsce trochę. Ostatnio poszliśmy na wprost. Teraz możemy spróbować zawinąć na prawo. Czyli tędy. I zobaczyć, co tutaj się dzieje. Po tej stronie. Tu jest ślepy? Tam można zejść. Dobra, to za chwilę zejdziemy. Dobra, tam spadać nie chcemy. Okej. Okay. Można zejść i wydaje się, że to jest odpowiednie miejsce, żeby zejść. Zobaczmy, co tu jest. Są jacyś przeciwnicy. Jaszczurka. Ognista? Nie, zwykła. Ale to jesteśmy na dobrej drodze. Już mamy teraz mistrza w broni, więc też będzie inaczej z tą walką. No dobra, jak na razie to są tutaj tylko zwykłe. Dobra, widzę ognistą. Jaszczurkę. A nawet nie jest w stanie do mnie podejść, nie? Wiecie co, obawiam się, że będę musiała kupić tą perłę, mimo że nie chciałam jej kupować. Tak mi się wydaje. Bo zaraz będziemy mieli te języczki. Tak naprawdę. I ile ja mam tych języków? Pewnie już mamy nawet dychę. Mamy dychę. Czyli w sam raz, czyli zostaje nam tylko akwamaryn. O! Czy to jest mapa nowych terenów? Kamienny krąg. No właśnie, w stronę tego kamiennego kręgu to właśnie idę trochę. Tam? Nowe tereny, jak byk.
Niestety nie jestem w stanie zobaczyć, co tam żyje. Dobra. Wiecie co, ja naprawdę nie będę zmieniała broni na takiego drzewca. Ała! Dobra, to było głupie akurat. Że się nie odsunęłam. To trochę moja wina teraz była. No nie będę zmieniała na głupiego drzewca. Po czym nagle dostałam w buzię. Nie. Dobra, bo musi tak ładnie z rozpędu. No. Dobra. Ich jest tutaj więcej, bo już to widzę. Tam jest pewnie też drzewiec. Nie, jaszczurka. Okej. Wiecie, jaki jest najgorszy problem z tym miejscem? Ciężko tutaj określić kierunek chodu. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Dzik? Tak, ale możemy się pozbyć skuszy. Albo i nie. Chowaj już tą kuszę, chowaj. Dobra, więcej dzików. Ścierwojady, dziki. Nie wiem, mam wrażenie, że wiele rzeczy omijam. Znaczy, ciężko tutaj czegoś nie ominąć, bo będzie, gdy teren jest taki rozległy. O, cieniostwora to mogę bić. Chodź tu. Dobra. Miło aż posłuchać takiego umierania przeciwników. Tam drzewiec? Nie. Ścierwojady. Powalone są te tereny, Boże. W sensie one są takie fajne, bo są nowe, ale... Łażenie tutaj jest bez sensu. Tak bardzo, bo nie wiadomo, gdzie się było, co się zebrało, co się zrobiło. Tragizm. Nie wiadomo, czy iść na wprost, czy iść kuźwa na skos. Czy jak tu chodzić. Przynajmniej już nie widzę drzewców więcej. Ale są miejsca, gdzie występują napęczki. Ale nie powiem, no chodzenie po nowych terenach jest nawet takie dosyć ekscytujące, prawda? O! A ja nawet już wiem, gdzie jestem. W sumie spoko, że tutaj dotarliśmy, bo będziemy mieli fajną możliwość na kolejny odcinek porobić tutaj trochę. Tu jest bardzo dziwna mgła, nie podoba mi się.
Najgorsze, że tutaj nic nie widać normalnego. A najgorsze jest jeszcze to, jak się gdzieś ominie jakąś jagódkę albo coś. A to jest to pod tym kamieniem, coś nie da zebrać. Tam coś jest, jedno obok drugiego. Dobra, to jedno to jest na pewno ścierwojad. O, i ogniste jaszczury. Dobra, możemy bić dalej. Spoko. Ten las jest ogromny. Ale liczę, że gdzieś zajdę. No nie wiem, zobaczymy. Okej, wilki. Dobra. Wydaje mi się, że powoli mogę gdzieś docierać do terenu, który zaraz będzie zamknięty przez grę. Tu coś leży. Ścierwojad, bo mi zarąbał wilk. Ale musicie przyznać, że to jest naprawdę ekscytujące chodzić po nowych miejscach. W takim goticzku. I zbierać sobie praktycznie wszystko po drodze, nie? Bo istnieje coś takiego jak szybkie zbieranie. No chodź. Kurde, tu droga zdaje się nie mieć końca. Tak, tak, zaraz gra mnie pewnie zamknie na jakimś obszarze. Chciałabyś, żeby cię zamkła. A tu można iść dalej i dalej. Gdzie ja jestem w ogóle? Pocieszający jest fakt, że to tylko wilki. Ja wiem, że te odcinki mają po godzinie w większości, ale to ja też tak specjalnie, powiem wam, nagrywam, bo chcę jak najwięcej zrobić na takim odcinku. No to się akurat już wydaje, że będziemy kończyć tą eskapadę. Trzeba będzie zejść tam na dół. Przynajmniej tak to gdzieś tam mi wygląda, że tutaj jest już koniec mapy. No, tam na dole jest jeszcze dużo terenu, ale tutaj, jako tutaj, że na górze, to już jest chyba wszystko. Wait a minute, ja tam widziałam jakąś plażę? O, tam jest kopalnia. I tam też są ciekawe rzeczy w tamtym miejscu, dlatego tam będziemy, moi drodzy, w kolejnym odcinku buszować. Tutaj wszystko chyba zebrane. Spróbujmy dotrzeć do tego przejścia, które tam było na dół. Ono było gdzieś tu. O, właśnie. I tędy sobie, moi drodzy, zejdziemy na dół. Tu jest jakaś chatka, jak widać. Tam są jakieś tereny. Tam są na górze. Tam na górę też można wejść. Tak a propos. Tam była ta kopalnia. Tam można iść.
Tu jest, moi drodzy, jeszcze tyle miejsc, których żeśmy nie widzieli, że naprawdę sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Jak widzicie, tam siedzi Gilbert. W ostatnim odcinku żeśmy przeczytali jego notatkę, także dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!